Cześć, z tej strony Zielonomi i przed Wami kolejny z tropikalnych owoców, troszeczkę mniej znanych, niepopularnych, ale ciekawych. Jest to owoc chlebowca, inna nazwa to także jackfruit, drzewo z rodziny morwowatych. Rodzi potężne owoce, te owoce potrafią osiągać rozmiary do 90 cm, a nawet do 30 kg wagi, więc jest to coś potężnego. Takie drzewo potrafi w ciągu roku obrodzić w około nawet 3 tony chlebowca, 3 tony tego owocu. Występuje w Azji, występuje w południowej Afryce. Uprawiany był i do dzisiaj jest zresztą wykorzystywany jako jedno z głównych źródeł pożywienia. Dlaczego? Otóż chlebowiec jest owocem bardzo kalorycznym. Dużo cukru, minerałów, błonnika. Całkiem sporo białka, szczególnie w nasionach. W związku z czym, z tego co wiem, jest także wykorzystywane w kuchni wegetariańskiej, kuchni wegańskiej. Ja chlebowca już wcześniej jadłem. Bardzo fajnie smakuje w postaci frytek. Te cząstki, które właśnie ukrywają nasiono. Można pokroić właśnie we fryteczki, usmażyć i jest to ciekawa alternatywa dla batatów, ziemniaków. Przy czym, tak wspomniałem, jest to dosyć kaloryczne, więc nie radziłbym się tym obiadać. Na pewno nie dużej ilości. Z tego co pamiętam, w wypadku, właśnie żeby zastąpić potrawy wegańskie czy wegetariańskie, korzysta się z tych takich jeszcze nie do końca dojrzałych, tych młodszych takich właśnie owoców. One mają bardziej neutralny smak. Więc też dobrze chłoną przyprawy i są wykorzystywane jako właśnie substytut mięsa. Nawet ta tekstura jest taka dosyć podobna, więc jest to ciekawa opcja. Natomiast jackfruita można jeść w wielu postaciach, w postaci smażonej, pieczonej, surowej, w sałatkach, koktajlach. Na surowo smakuje bardzo ciekawie, jest bardzo słodki, z takim posmakiem troszeczkę, smak jest dosyć unikalny, ale trochę jakby jabłko z ananasem, z mango, z cytrusem. Ciężko mi to do czegoś porównać, ale trzeba przyznać, że jest bardzo smaczny. Przez to bardzo łatwo się rozpędzić. Tak jak wspomniałem, jest on naprawdę mocno kaloryczny. Więc trzeba z tym uważać. Każda z tych cząstek, z tych takich cząsteczek, kryje sobie nasiona, które nie umieszkam oczywiście posadzić. Już kiedyś, tak jak wspomniałem, chlebowca kupowałem i jadłem. No i właśnie te nasiona też wysiewałem, one kiełkują bardzo, bardzo szybciutko, bezproblemowo. Często nawet już w samym owocu te nasiona są podkiełkowane. Akurat to jedno, które znalazłem, jeszcze nie jest, ale zakładam, że pewnie nie jedno w tym kawałku będzie zawierało. Chlebowiec jest dosyć trudny do kupienia w Polsce, aczkolwiek wszelkie maści sklepy azjatyckie, wietnamskie, tak, z jakąś tam żywnością wietnamską, z owocami, tam chlebowce idzie znaleźć. No taki kawałek to jest około 300-400 zł. No ale to wiadomo, że to też zależy od miejsca, więc ta cena może być wyższa, ta może być niższa. Ja go akurat kupiłem na Marylińskiej, dzisiaj w Warszawie. Tam są właśnie takie sklepy azjatyckie. Były także duriany, ale po ostatniej degustacji stwierdziłem, że nie będę się bawił w kolejnego. Więc duriana nie kupowałem, natomiast właśnie był chlebowiec, więc stwierdziłem, że to będzie ciekawa odskocznia. Tak wspomniałem, nasionka oczywiście powybieram, posadzę, więc tam też pewnie zdjęcia powrzucam z tego kiełkowania. Zobaczymy, ile tych sadzonek będzie, może jakieś tam też będą do podziału, ale to wyjdzie z czasem. Ostatnio, jak właśnie siałem właśnie nasiona chlebowca, one kiełkowały bardzo dobrze, tam nie wiem, 80-90% zeszło w ogóle bez żadnego problemu. No tutaj jakieś tam będą uszkodzone, wiadomo, odcięcia owocu. I tak patrząc po tym kawałku, to raczej to nie był jakiś wielki owoc, ale tych nasion trochę tutaj będzie, więc zakładam, że jakieś 20, może troszkę więcej. Zobaczymy, więc jak coś będzie więcej, to posieję wszystko, zobaczymy ile tego wzejdzie i będę tam pewnie umieszczał informacje. Tak wspomniałem, na pewno warto spróbować. A dla osób, które właśnie prowadzą taką dietę wegańską, wegetariańską, może być ciekawa alternatywa dla mięsa. Zresztą chlebowca można także kupić w postaci
przetworów, w puszkach na przykład. Właśnie te cząstki pokrojone. No tak jak wspomniałem, do pieczenia się super nadaje. A taki młodszy, słynna tekstura naprawdę może przypomnieć takie szarpane mięso. Na pewno polecam spróbować. Trzymajcie się. Cześć.